Ale już witam bardzo serdecznie was dzisiaj na odcineczku z Pet Simulatora X. 599, hey! 99, sorry. Pomyliłem się, sorry, ale widzowie, no, za dużo myślę o Pet Simulatorze X ogólnie teraz, ale takie po prostu. No, smutny odcinek, czemu? No, po prostu. No, nie ma update'u. No, jak widzicie, nie ma. Nie ma. Nie ma. Patrzymy w Nie ma! Jest i no ten! I no ten widzowie! No, no nie ma! Nie ma! Po prostu nie ma! Nie ma! Może dodadzą te jajka ale to jest niemożliwe, więc no, no nie nastawiajcie się, że coś dodadzą, więc no serio no, nie nastawiacie że coś po prostu, albo jakiś hipiak, jakieś -jakie, czy tam razy dwa koń, tam game. Nie nastawiacie że to dodam, bo to jest niemożliwe, widzowie, więc no serio. No, szkoda, że update tu nie ma, ale no znowu Preston to zrobił. Znowu nie ma update'u. Jak pamiętacie, cofmy się dwa tygodnie temu. Co było wtedy? No znowu nie było update'u. Wtedy nawet był film, więc możecie sobie poglądać na moim kanale ale widzowie, taka jest różnica, że no jak te update'y będą teraz co dwa tygodnie no to, to jest duża zmiana dla Pet Simulator 99 no bo jak wiecie, cof cofnijmy sobie do Pet Simulatora PC Simulatora X, dajmy na to update y tam były czasami no, ogólnie najpierw się zaczęło tak, że było co dwa tygodnie, co dwa tygodnie dostawaliście update. Wiadomo, ten update był lepszy, bo to więcej czasu, jest tydzień i tydzień, ale później się zaczęło już godzej. Czemu? No, bo później już update y były co jakiś miesiąc, albo w ogóle ich nie było, więc no, mam nadzieję, że to się nie stanie z Pet 99. No, bo jak to się stanie no to ta gra już w ogóle po prostu spadnie poniżej 50, a nawet do 20 tysięcy osób, więc no to jest szok dla Pet Simulatora 99, jakby było tak się stało, więc no serio, no jak oni tak próbują tą gierkę zrobić, no to po prostu im powodzenia im życzę, bo no serio, no wiadomo, teraz tworzą tą, jak wiecie, PET, pet RNG. No tam ogólnie w tej grze mniej więcej około siedzi 50... jakie 50, sorry. 9 8 do 9 osób. W sumie deweloperów. Więc no mega, do, mega bardzo dużo osób pracuje nad tą gierką, no są spekulacje, że ta gra wyjdzie dzisiaj. Może, może wyjdzie, może i nie wyjdzie, jak się, jak wyjdzie, no to na pewno będzie z tej gry odcinek, więc no, No, będzie na pewno, więc no, zobaczymy. No, a no i, no i zostawcie łapeczkę do góry, no i napiszcie komentarz. Dzisiaj, no, dzisiaj, no to za dużo tu do roboty nie mamy, no bo update tu nie ma, a po prostu no. No dobra, tu mam za 10 godzin i 11, no to tak nawet. Dobra. No ja będę raczej przez ten cały tydzień no, robił rangę. Tak mi się wydaje, ale no... No w jest dużo spekulacji, że ta gra pet RNG wyjdzie już w tą dzisiaj, ale wątpię. Szczerze wątpię, że dzisiaj wyjdzie, bo yy, po prostu no to jest to jest po prostu mm, to jest po prostu realne albo i nierealne więc widzowie po prostu no to wam bym powiedział no i wpadajcie też bo jest jeszcze nowa nowina jak wiecie od paru parunastu miesięcy może nie parunastu miesięcy ale od miesiąca yy, pracujemy nad nowym update'em w mojej mojej własnej grze. Jak wiecie, ogólnie dzisiaj wychodzi ten update. Tak, dzisiaj wychodzi ten update. Dzisiaj o 17 wyszedł ten update, więc po prostu warto sobie wbić, bo dużo zmian, dużo pomieszał ten update i po prostu warto sobie wbić na ten nowy update. Nie więcej, więc, więc y, no dużo pomieszał, dużo nowych y, takich y, no dużo nowych takich y, po prostu jak to powiedzieć. Y, nowych po prostu takich y, czasami y, no ciężko to powiedzieć, ale to już dowiecie się dzisiaj. Wpadajcie i... No i grajcie widzowie, bo warto sobie pograć. Jest nowy, powiem Wam tak, w skrócie: nowy opis, nowe. Mm, no. Nowe GUI, nowe. Dużo nowych rzeczy, ale dowiecie się to już. Yy, jak wejdziecie do gry, to będzie tam informacja, taki dziennik aktualizacji, zwany po angielsku ABDLOG, który Wam pokaże, co dodane zostało i. No i zobaczycie po prostu sobie, co jest. i Ile stage'ów dowiecie się już tam. No bo to co mówiłem na odcinku, to no... Może mówiłem prawdę, a może i nie. No bo za dużo wam nie mogę powiedzieć, ale może okazać się to prawdą, więc no. No, dowiecie się w tym adogu i w całej grze. Dobra. No, ogólnie, nic ogólnie nie robiłem w Pet oprócz tego, że odbierałem i sprzedawałem. No nic się nie zmieniło. Na razie nie ruszyłem od tej rangi, bo po prostu serio nie chce mi się robić tej rangi. A, no... A na Trading Plaza to ja nie wiem co ja mam robić, po prostu, a, a no że no nie wiem. No sprzedawałem na pewno trochę rzeczy więc no, że odbierałem, sprzedawałem, no i to tyle. Odbierałem sobie po prostu ten Daker i ten Exclusive Daker, bo no warto sobie go odebrać. No bo na przykład w moim przypadku no to warto, bo serio już, już prawie mam na tego huge'a kolejnego, a chciałbym sobie po prostu cały team zrobić Huge'y już niedługo, więc no serio to jest warto sobie odbierać ten Daker, bo on dużo daje. I napiszcie mi w komentarzach jakie Huge do Exclusive Daker by były dobre, żeby tak mniej więcej milion, coś takiego się dostawało, nawet 700, coś takiego. Napiszcie w komentarzach, bo szczerze nie wiem, a Wy możecie wiedzieć ile za takiego jednego, nie wiem, czy tam po prostu za, nie wiem, no za, no powiedzmy, czekajcie, przejdźmy do Huge, Dobra, przejdziemy, przejdziemy sobie tak czy po prostu no napiszcie takie z najtańszych huge. Powiedzmy czy ten dużo daje do daker, no powiedzmy sobie. Bo tego to już mam, włożyłem sobie i on daje jakieś 600 coś. Więc no serio trochę dużo. I może bym się kupił albo tego, albo tego. Nie wiem coś takich tańszych huge, bo no za dużo, za dużo tego nie chcę na huge a wydać, a albo takiego za 40 też warto po prostu kupić a te 2 miliony, no to, no to raczej raczej mnie nie uradują, a wolę sobie zainwestować w Huge'a jakiegoś, który będzie dużo warty. O, no ten ten jest Electric, ogromny Huge Electric. Też można sobie kupić go, bo 166 za 66 milionów. A może sobie go kupimy w odcinku dzisiaj? Tylko musiałbym posprzedawać parę rzeczy, które no, no schodzą ale tak no powiedzmy se ile te książki już są no trochę no, no świetna dobra no tutaj przesadziłem z tą kostką ale no, no warto sobie po prostu ją sprzedać zwłaszcza że teraz to chyba już spadnie już trochę niżej no bo jak ten update nadal będzie no to, to cóż dobra wystawmy sobie żeby ona się sprzedała tak szybko czyli za 600 tysięcy, żeby tak szybko się sprzedała, bo ona jest, no, dużo nie jest warta, ale może sobie ktoś kupi i może zarobimy trochę po prostu kasy, więc no warto sobie po prostu... Miałem za tą kasę po prostu sobie kupić enchanty. Ale tego nie zrobię, bo wolę sobie hu zain zainwestować huge'a, który nam, mi będzie po prostu dodawał 600-700 do miliona y, gemów, więc no, wtedy dwa razy więcej będę zarobił i dwa razy więcej szybciej y, po prostu dobędę. No co ja tu mogę jeszcze wystawić takiego, żeby sprzedało się jak najszybciej? Hmm. Możemy ten klucz za 40. Tak myślicie? Dobrze? Nie wiem, 40 tysięcy. Możemy sobie tak go wstawić. Może się sprzeda. A może i nie sprzeda się? Nie wiem. Co ja tu mogę jeszcze wystawić? Takiego, które się sprzeda. A tej wiaterka mogę sprzedać. Za ile tutaj? No, możemy sobie za 85 tysięcy wystawić. Żeby tak szybko się sprzedało. A i tak za dużo to nie stracę, więc no. Jakieś parę parę tysięcy. Więc za dużo to ja nie stracę na tym, a może zyskam więcej. Dobra. Mm. Bo serio powyżej rapu się nie opłaca tego sprzedawać, bo musielibyście nawet 24 na godzinę, że... 24 godziny siedzieć, żeby po prostu coś sprzedać. A mi o to chodzi, żeby po prostu jak najszybciej sprzedać coś, więc no. Mm więc no o to chodzi właśnie. Ale no nie widzę za bardzo, żeby ktoś kupywał to. Mhm. W ogóle ta Trading Plaza w Simulatorze to serio, coś się. To się po prostu coś za dużo, bo serio. No serio trochę tak nie za bardzo, bo no nic się nie chce w ogóle z żadnej huge, w ogóle nie chce się sprzedawać. To nawet nie chodzi o moje huge, ale mi chodzi o po prostu. Mm, innych po prostu graczy, youtuberów, coś takiego nie więcej, więc no serio, nie chcą się sprzedawać powoli to się sprzedaje, ale no serio, trzeba długo posiedzieć, żeby coś się sprzedało um, mniej więcej, no no pasowałoby po prostu kupić, ale no nikt nie chce kupywać nikt nie chce kupywać moich rzeczy <gryw> więc no, no nie za bardzo, ale no ale dobra. Mm. Szczerze co ja bym mógł usunąć z tej budki. A usuńmy sobie te klucze i tak tych kluczeń nikt nie kupi. No bo po prostu one są małowate, a no, nikt nie kupi. Niestety. A no i też z tego co widzę, to też dobry jest zarobek, widzicie, z tymi wiadrami bo jak widzicie tu wystawiłem takie pełne wiadra, które możecie zdobyć na przykład w kopalni z tymi, z tymi, po prostu z tym o z tym tutaj coś w środku, możecie po prostu je zdobyć dzięki kopalni co, czemu zarobicie dwa razy więcej, więc to też jest sposób na y, gemy, więc warto sobie go zrobić, no dobra, no dzisiaj nie zdobędziemy już, ale może w następnym odcinku już zdobędziemy, jak widzicie te książki no sprzedają się i no, serio, możliwie, że działają, ale no, mniej więcej. Widzowie, to by było na tyle, no, smutny odcinek, był, bo nie ma update'u, ale no, może, może w kolejnym tygodniu będzie update, więc do zobaczenia i Elo.